Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Rafał z Ozon Mat z Płocka. Pokażę Wam, w jaki sposób ozonować w workach i w jakim czasie przy dwóch generatorach ozonu. Jeden to jest O3 ozon, drugi to jest Bitom. Bitom 10 gram, O3 ozon 7 gram z możliwością regulacji 2 razy po 3,5 grama. Tutaj mamy możliwość regulacji niby od grama do 10, natomiast uwierzcie mi, nie ma na to badań dokładnych, w jakim stężeniu to mniej więcej to urządzenie będzie działać, z tego względu, że bardzo trudno jest zrobić badania na profesjonalnych sprzętach, jest to bardzo kosztowne. Tak mi powiedzieli producenci ozonatorów, więc łatwiej jest im wkładać podziałkę po prostu fizycznie na switchach. Ale tu mniej więcej z takiego doświadczenia swojego i z wartości ppmów ja ustawię, nawet się nie będę ceregielił sobie na, słuchajcie, również nie do końca, jakieś 7 gram i po godzinie każdy z generatorów ozonu będzie ozonował. Co? Mamy tu poduszka, w jednym worku wyląduje, w drugim dość spora kordła, kordła zimowa na tych kuleczkach, nie wiem jaki to jest wkład, mniejsza o większość, może pokażemy co to jest. To jest diska, jakaś tam kołderka, no ale powiem Wam tak, głównie chodzi mi o test tych dwóch generatorów ozonu. Jak widzicie, są na wężykach jeden i drugi. Zaleta Paruszewskiego, bo to jest ozonator od Paruszewskiego, dwa fajne miękkie wężyki o dużej średnicy, gdzieś około, jak widzicie, tutaj 1 cm w środku. Tu oczywiście mamy mniejszy wężyk, około 6 mm, ale pompka jest na tyle duża, że spokojnie ze sobie dmucha, oczywiście jest ograniczenie. Ja to rozwiążę w taki sposób, że po prostu fizycznie dorobię sobie taki kruciec, bo tu jest kruciec na gwint przykręcany, tu mamy kruciec, jak widzicie, taki nasadowy. Jak węże ogrodowe się nasadza, jest to fajniejsze rozwiązanie moim zdaniem i poproszę Tomka z Bitomu, żeby takie rozwiązania stosował. Natomiast mocniejszym generatorem ozonu jest bez porównania generator ozonu bitomowski, mega fajny timer, 24 godziny może pracować ciągiem, my tu zrobimy po godzinie, ponieważ chcemy zabić roztocza oraz wszystko to, co się znajduje, te syfy po wypocinach, ponieważ to jest po moim synie, a wiecie jak to młodzi mają głęboko wszystko w 4 literach, a inaczej mówiąc kolokwialnie na to wyje i sobie to kończcie. Więc wrzucimy w dwa wory i jedziemy. Po godzinie zostaną wyjęte i pójdą do pralki na 60 stopni. Taki zabieg gwarantuje Wam pełną sterylizację, bo niektóre pralki po dłuższym czasie, jak już piorą, nie osiągają temperatury 60 stopni, tylko mniej, bo tam się zakamieni i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę już parafrazować na ten temat, ale mniej więcej chodzi o to, że zabieg ozonowania utleni Wam wszystko, zabije wszystko, co jest w kołdrze, a nie daj Boże jeszcze jakby były gdzieś pod łóżkiem pluskiewki czy inne rzeczy, to taki zabieg Wam na pewno tylko pomoże. Żeby zlikwidować pluskwy, wtedy niestety trzeba ustawić na dłuższy czas ozonowania, mniej więcej 2-3 godziny, żeby osiągnąć te stężenie 7 ppm. W worku my to i tak spokojnie więcej osiągniemy, nawet z tego powietrza atmosferycznego, bo są to ozonatory na tubach, nie dodałem do tego, bardzo wydajne i bardzo fajnie działają. Także nie ma co gadać, pakuję w wory i lecimy. Więc dobra, słuchajcie, w wory mamy zapakowane kołdra, ten mocniejszy, w jasnym worku, w ciemnym worku wrzucona poducha, wkładam wężyki i uruchamiam. Słuchajcie, i mam te dwa wężyki włożone, natomiast jak widzicie, worek zawiązuje na supeł po to, ażeby tu została mi szczelina, bo musi zostać, żeby ten ozon generalnie, jak napompuje się worek, żeby Wam nie pękł, uciekał. I uciekał nie dołem, więc spokojnie sobie górą cyrkulował, bo on jest cięższy od powietrza i opadnie. I słuchajcie, tak jak powiedziałem, krótce są fajne i miękkie wężyki, natomiast to też ma dwie strony i dwa oblicza. Jak potrzeba Wam robić ciągi, gdzie lecą rury i tak dalej, to ten jest o wiele fajniejszy wężyk. Natomiast i do samochodów też go bardziej preferuję, jako ozonuje klimatyzację. Natomiast tu jest po prostu wygoda większa, fajniejsza w tym, że zakładacie
ten wężyk. No ale to są plusy i minusy, kwestia gustu. Dla mnie mocniejszy jest generator Tomka z bitomu niż O3 ozon Paruszewskiego, ale do zastosowań takich typowo domowych zarówno jeden, jak i drugi spełni swoje oczekiwania. Wasze oczekiwania, a wymagania związane z tym sprzętem od Was do tych generatorów. Dobra. Zawiązuję i jedziemy. Więc dobra, wężyki mamy. Jeden i drugi. Na on. Tu uruchomione. Robimy start. I tutaj robimy start. 15 sekund. Tu pewno będzie trochę dłużej. Poczekajmy, niech wystartuje jeden. A to, co zrobiłem, to zobaczcie, uchyliłem sobie okno i jeszcze ja tutaj sobie zrobię nadmuch wentylatora, żeby nam się nic nie wyłączało. Jeden wystartował, widzicie, drugi wystartował. Poczekajmy chwilę, niech pompki napompują i zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, minęło raptem właśnie po minucie pracy. Spełnia zarówno jeden, jak i drugi. Worki, jak widzicie, się pięknie pompują, elegancko. Ten już też. Testy przeprowadzam w wolnej chwili, także proszę uszanujcie ten czas. To jest czas zabrany rodzinie, tak jak mówiłem. I jak widzicie, jeden i drugi pracuje. Mega ostro zaczynam być czuć już ozon, więc timerem sobie tutaj przejadę, żeby to wszystko wyciągało. Wiatrak nam pracuje, fajnie nam wystudzi, na dworzu mamy około 2 stopni. Zamykam to wszystko i widzimy się za godzinę. Powiem Wam, jaki będzie efekt. No dobrze, słuchajcie, tak na szybko z ręki gimbala zostawiłem, ponieważ chcę Wam pokazać. Godzina czasu prawie minęła, tam zostało może z 15-20 minut pracy ozonatoru. Zobaczycie, jakie mam stężenie. Dodatkowo załączyłem kratkę wyciągową, ponieważ ostro było czuć. Niektórym domownikom to przeszkadza, więc zobaczcie. I mniej więcej to samo na worku. Ile czasu pracy? 17 minut zostało. Dobra, nie ma co tu dużo gadać. Uciekam stąd, widzimy się za pół godziny. No dobrze, jak widzicie na timerze, mamy godzinę 10:22. I zanim przejdziemy na dół do generatorów ozonu, bo myślę, że już praktycznie zakończyły, tam minęło 25 minut, odkąd kręciłem wcześniejszy pokaz, jakie stężenia osiągają w workach. Przejdźmy do następnego aspektu, ponieważ to chodziło mi o to, ażeby nie pokazać Wam tylko i wyłącznie testu generatorów ozonu, jak również w jaki sposób przeprowadzić tak naprawdę dezynfekcję pościeli, szczególnie dla ludzi alergików, ludzi z atopowym zapaleniem skóry. I to, co tutaj widzicie, to jest to proszek. Proszek rozrobiony, nie sugerujcie się tym, że to jest forma patyczku, patyczka, szczoteczka, ponieważ ona będzie używana do próby odpromienia krwi na poduszce, ale tutaj widzimy rośnięczony proszek Ariela, 120 gram w ciepłej wodzie i będzie ustawiony na temperaturę, tak jak tutaj widzicie, 60 stopni z płukaniem ekstra. Natomiast jeżeli ktoś jest alergikiem typowym na kurze i tak dalej, może sobie taki aspekt zrobić i wypłukać w płynie tam kokolino, zalecam, bardzo dobry, a później dodatkowe płukanie w wodzie. Ale jeżeli zależy Wam, żeby bezpiecznie to zrobić dla dziecka z atopowym zapaleniem skóry po ozonowaniu i następnym krokiem będzie pranie w temperaturze 60 stopni, co najmniej godzina i dwa dodatkowe płukania, zróbcie to w tym środku. To nie jest żadne lokowanie produktu, a jeżeli jest, no to tylko i wyłącznie w formie testu konsumenckiego, ponieważ biały jeleń jest hipoalergiczny, płyn do prania HypoCare, do prania tkanin białych i kolorowych w pralkach automatycznych w temperaturach od 30, 60 i 95 stopni. Także to jest taki aspekt,
w jaki sposób sobie, ażeby nie odczuwać tego zapachu po ozonowaniu, bo moglibyście wybrać wstępnie, wysuszyć i wyozonować, też jest ok, natomiast ta metoda jest o wiele bardziej bezpieczna, szczególnie dla dzieci małych z atopowym zapaleniem skóry. Czyli ozonujecie przez godzinę w 7 gramach, czy to kołdrę, czy poduszkę. Pamiętajcie, nie wrzucajcie wszystkiego razem, lepiej wyozonujcie osobno lub w 3,5 gramach przez 1,5 godziny w celu pozbycia się kurzu, roztoczy tam i innych rzeczy, tych związków takich ciężkich, które wdychacie. Przedłużycie sobie okres między praniami, bo i tak na pewno często pierzecie w celu normalnego, że tak powiem, funkcjonowania, a możecie sobie to zrobić, mówię, bezpiecznie, te pranie dla dzieci z atopowymi zapaleniami skóry, czy łuszczycowymi i tak dalej, właśnie w tym płynie hipoalergicznym. Dobra, więc nie ma co przedłużać. Przejdziemy do następnego aspektu. Idziemy zobaczyć, co zrobiły generatory ozonu. Ja zabiorę worki, przejdziemy na dół i pokażę na dworzu i powiem swoje relatywne odczucia. Bo jest to i test, i tak naprawdę taki pokaz, w jaki sposób ludzie, żeby sobie używali tych generatorów ozonu na wężykach powyżej 1 grama, już taki bardziej zaawansowany sposób, ażeby bezpiecznie to robili. Ponieważ na rynku jest wiele mylnych, że tak powiem, takich zasad, uzgodnień i tak dalej. Nie, to tak nie do końca działa. A praktyka czyni, wiecie, doskonale, może nie mistrza, ale osobę, która ma już pewne doświadczenie. Więc przejdę, zabieram te worki i idziemy na dwór. Dobra, więc słuchajcie, jestem na dole. Generatory ozonu, jak widzicie, zakończyły. Ten work jest diametralnie czuć dość poważnie ten ozon z tych worków, także róbcie to naprawdę w pomieszczeniach takich, że tak powiem, wyegzekwowanych do działań tego typu. Macie 0,30, 0,384, więc jeden i drugi zrobił robotę. Zostawiam to, wrócę za jakieś 15 minut, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale w całym tym pomieszczeniu to jest ponad 50 metrów sześciennych, chwila za oko razy drzwi, czucie jest dość znaczne. Zabieram worki i zobaczymy, a to niech się tutaj rozkłada, niech się wietrzy. Dobra, widzimy się na dworze. Więc dobra, zabieram wory, przesunę się tam bliżej. Powiem tak, jeden i drugi zrobił robotę, natomiast na pewno mocniejszy jest bitomocki. Nie ma co tu ukrywać, nie ma co tu ściemniać, więc od razu będę troszkę wam tu mówił, gimbal się ustawi. Pomyślnie wyciągamy. Ale fajnie. Wszystko na dworzu. Zostawiacie tak gdzieś na 20 minut do godziny. I to samo. Tu jest ostro, co ten bitomorski chodzi. Więc dobra, żeby nie przedłużać materiału, słuchajcie, jeden i drugi zrobił robotę, myślę, że w tych 7 gramach można by było zrobić dwie poduszki, czyli na dwóch wężykach możemy zrobić w 7 gramach dwie poduszki po 3,5 grama, natomiast kołdę co najmniej 7 do 10 gram i czas pracy godzina. Ostro daje, w domu za jakieś pół godziny już nic nie będzie czuć, ponieważ było to robione w worku, także nie ma jakiegoś większego problemu.
Aspekt, który pokazałem drugi odnośnie prania, też widzieliście, dla topowego zapalenia skóry po ozonowaniu zalecam pranie w 60 stopniach, dwukrotne wypłukanie i w płynie, który Wam pokazałem wcześniej. Także to tyle, wydaje mi się, i nie ma co tu więcej przedłużać. Pół godziny wietrzycie, stawiacie na pranie co najmniej 60 stopni. Jeżeli kołdra ma możliwość wyżej, stawiajcie wyżej, efekt się dłużej przetrzyma. Także i ozon się bardzo szybko rozłoży w wysokiej temperaturze, tak samo jak i również w niskiej. To wszystko, dziękuję, pozdrawiam. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli się film Wam podobał, dajcie łapa, kciuka, suba do góry. Przekazujcie ten kanał innym i tyle. Dziękuję, trzymajcie się. Rafał z Ozon Mat z Płocka. Cześć.